Ostrzenie narzędzi wykorzystywanych w kaletnictwie. Cześć, z tej strony Paweł ze sklepu CraftPoint. W dzisiejszym odcinku bardzo ważna rzecz, mająca ogromny wpływ na komfort pracy w skórze. Mianowicie to, jak naostrzone mamy nasze narzędzia. To od nich zależy, czy praca będzie komfortowa, dokładna i estetyczna. Więc w dzisiejszym odcinku nauczymy się ostrzyć narzędzia. Na pierwszy ogień idzie Edge Beveler. To, w jakim stopniu będzie naostrzony, będzie decydowało o tym, jak sfazuje nam krawędź skóry. Oczywiście poziom ostrości jest tutaj różny, ponieważ mniej naostrzony Edge Beveler i tak poradzi sobie z grubszą skórą, natomiast w przypadku cieńszych będzie miał ogromny problem z odpowiednim jej sfazowaniem. Także w obu przypadkach polecane jest regularne jego ostrzenie i dbanie o tą ostrość praktycznie przed każdym użyciem. Przechodzimy do ostrzenia Edge Bevelera. Na początku bierzemy papier ścierny o gradacji dość wysokiej, w tym przypadku P1000. Pamiętajmy, że ostrząc Edge Beveler na papierze ściernym, przesuwamy go w kierunku przeciwnym niż kierunek, w którym używamy go na skórze. Warto docisnąć sobie palcem jego końcówkę, przyłożyć do papieru i przeciągać w kierunku przeciwnym. Dobrą metodą, aby utrzymać kąt, jest pomalowanie końcówki markerem. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy utrzymujemy dobry kąt podczas ścierania. Kolejny etap to użycie skóry, zarówno jej mizdry, jak i lica oraz zielonej pasty polerskiej. Pierwszym elementem będzie rozsmarowanie pasty po stronie mizdry. Następnie bierzemy Edge Beveler i przeciągamy, polerując po paście. Staramy się tutaj również utrzymać kąt odpowiedni dla Edge Bevelera. Dla poprawy efektu podobną czynność wykonujemy już po stronie lica. Również rozsmarowujemy troszkę pasty polerskiej. Bierzemy Edge Beveler i również przeciągamy kilkakrotnie po licu skóry. Wystarczyło zaledwie kilka chwil, aby naostrzyć Edge Beveler i cieszyć się wystarczającą ostrością. Jeśli wyrobimy sobie nawyk dbania o nasze narzędzia, papier ścierny praktycznie będzie nam nieprzydatny. Wystarczy, że przed każdym użyciem przetrzemy Edge Beveler przez mizdrę i lico skóry z nałożoną pastą polerską, a dzięki temu nasz Edge Beveler o wiele dłużej pozostanie bardzo dobrze naostrzony i wykorzystanie papieru ściernego będzie naprawdę rzadkie. To będzie kwestia raz na kilka miesięcy. Jednym z narzędzi, które zdecydowanie będzie wymagało ostrzenia, jest French Skewer. Dla wygody pracy bardzo ważne jest, aby był jak najbardziej ostry. W zależności od tego, jak tępe jest narzędzie, zaczynamy od papieru ściernego lub skóry z pastą polerską. Załóżmy więc, że jest bardzo tępe, więc zaczynamy od papieru wodnego P1000 i tak samo jak w przypadku Edge Bevelera, ostrzymy go przeciągając w stronę przeciwną do jego użycia. Kolejny etap jest bardzo podobny do Edge Bevelera. Przechodzimy do skóry z nałożoną pastą polerską. Zaczynamy od mizdry i przeciągamy w kierunku przeciwnym do użycia French Skewera. Następnie przechodzimy na stronę z licem i powtarzamy tą czynność. W tej chwili zajęliśmy się częścią zewnętrzną French Skewera, a teraz zajmiemy się jego częścią wewnętrzną. Aby zająć się wewnętrzną stroną French Skewera, wyciąłem pasek skóry o szerokości identycznej jak żłobienie w jego wnętrzu od tej strony. Pasek
Na pasek nakładam pastę polerską. Następnie biorę French skiver, nakładam na pasek i przeciągam po całości, polerując tym samym wewnętrzną część French skivera. Przechodzę do strony mizdry, przepraszam, lica, i ponownie nakładam pastę. French skiver i przeciągamy. Teraz pokażemy efekt po naostrzeniu French skivera. Następnym narzędziem, które z czasem lubi się stępić, jest gruwer. Nie musimy w nim wymieniać końcówki odpowiadającej za wycięcie rowka w skórze, możemy ją po prostu naostrzyć. Aby tego dokonać, na początku tworzymy gruwerem rowek w skórze. Mniej więcej 2-3 pociągnięcia w zupełności wystarczą. Kolejno ściągamy ramię regulacji i mamy dostęp do samej końcówki. Następnie po wykonanym rowku przeciągamy pastą polerską po utworzonym wcześniej rowku, wypełniając go. Tutaj musimy zrobić to uczciwie, aby pasta polerska dobrze weszła w rowek. Jeśli już widzimy, że go w pełni wypełnia, jest ok. Kolejno bierzemy gruwer i w stronę przeciwną do użycia wkładamy w rowek i przeciągamy po całości. Sprawdźmy, jaki efekt uzyskaliśmy. Jak widzimy, gruwer radzi sobie praktycznie bez najmniejszego nakładu siły, także ostrość jest idealna. Narzędzie, które na pewno znajdzie miejsce w naszej pracowni, to nożyk z ostrzem popularnym łamanym lub z ostrzem trapezowym. W przypadku nożyków z ostrzami łamanymi nie ma sensu ich ostrzyć, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, wystarczy, że odłamiemy kolejny jego element. Części zamienne są tanie, także tutaj po prostu się to nie opłaca. Natomiast w przypadku nożyków z ostrzem trapezowym możemy się tu już pokusić o jego naostrzenie, a przynajmniej delikatne zadbanie przed każdym cięciem. Wystarczy, że weźmiemy kawałek skóry z nałożoną pastą polerską i przed użyciem takiego nożyka przepolerujemy go, poprawiając w ten sposób jakość krawędzi tnącej. Robimy to w dwie strony i taki nożyk będzie zdecydowanie lepiej odwdzięczał nam się w trakcie pracy. Bonusowo pokażemy ostrzenie tradycyjnych noży czy też noży do skóry na systemie ostrzenia. W tym przypadku bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowego kąta krawędzi tnącej noża. W przypadku noży bushcraftowo-survivalowych krawędź tnąca powinna mieć 20 lub 25 stopni. W przypadku noży bardziej precyzyjnych typu kuchenny może to być już 15 stopni. W przypadku korzystania z systemu ostrzenia, jaki tutaj widzimy, utrzymanie prawidłowego kąta jest zdecydowanie ułatwione. Wystarczy, że zmierzymy sobie kąt. W chwili obecnej jest to w tym miejscu do noża 20 stopni. Producent podaje, że kąt na systemie to 5 stopni, czyli łącznie mamy 25 stopni ostrzenia noża. Po ustawieniu systemu wystarczy, że będziemy odpowiednimi gradacjami po kolei ostrzyć nóż, przeciągając po krawędzi tnącej. Ostre narzędzia to przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort. Nie będziemy musieli się z nimi siłować, aby wykonały swoją pracę, co przełoży się na bezpieczeństwo i zdecydowanie lepszy efekt ostateczny.
Warto więc przygotować sobie swój własny zestaw do ostrzenia narzędzi i wykorzystywać go praktycznie przed każdą pracą w skórze. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz odwiedzania naszego sklepu internetowego. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!